Kakao jest jednym z głównych towarów eksportowych Dominikany. Naszą podróż po krainie czekolady rozpoczynamy w ogrodzie, gdzie możemy zobaczyć wszystkie odmiany kakaowców rosnące na świecie. Na mapie pokazano rozmieszczenie plantacji kakaowców na terenie Republiki Dominikany. Produkcja czekolady rozpoczyna się od prażenia ziaren kakaowca. Prażone ziarna, obrane z łupin, są mielone, a po zmieleniu ubijane w moździerzu na gładką masę. Jest to najważniejsza czynność przy produkcji czekolady, bo od jakości ubicia masy zależy późniejsza jakość czekolady. Gotowa masa jest formowana w kulki. Z łupin po ziarnach kakaowca można zaparzyć herbatę kakaową. Gorąca masa czekoladowa wylewana jest na zimny kamień i tam schładzana. Ciągłe mieszanie przyspiesza proces schłodzenia. Ze wstępnie schłodzonej masy formowana jest tabliczka czekolady. Tu jest czas na dodatki. A po zjedzeniu czekolady wraca dobry humor i przychodzi ochota na taniec. Oczywiście na bachatę.